strona Anita. Dzisiaj mamy czwartek, a to oznacza, że czas na polecenia. No i tym razem mam dla Was książkę taką, powiedziałabym, bardziej sportową, ponieważ jest to Kettlebell pod pole dance. Książka Angeliki Przybyłek. No, kobiety, która można powiedzieć, że dla sportu poświęciła swoje życie, a właściwie chyba lepiej zabrzmi, że sport jest jej pasją. No i mało tego, jest to taki instruktor, który nieustannie się rozwija i który bardzo dużą uwagę przykłada do techniki. Ja tym bardziej byłam ciekawa tej książki, ponieważ kiedy ja czytałam na przykład Angeliki bloga, to on jest napisany tak, no zabawnie, po prostu to poczucie humoru do mnie trafia, że ja potrafię sobie zrobić kawę, odpalić rano bloga, siedzę i się po prostu śmieję sama do siebie, bo no niektórych sformułowań po prostu nie mogę. No i chyba na początku tego samego się spodziewałam, jeżeli chodzi o książkę, dlatego ja robiłam do tej książki dwa podejścia. Pierwsze moje podejście było takie, że przeczytałam wstęp i pierwsze pół strony i nie mogłam przebrnąć, ponieważ jakieś tam pojęcie wydawało mi się bardzo skomplikowane. Ja uznałam, że to jest pewnie książka napisana naukowym językiem. Jak to ja? No ale ja zawsze do książki robię dwa podejścia, no i później przebrnęłam przez te pół strony i powiem Wam, jakie było moje zaskoczenie, kiedy tak, spotkało mnie ponad 100 stron konkretów, ilustracji. No także generalnie rzecz biorąc, tak podsumowując, książka bardzo mi się spodobała. No i czego ja się obawiałam? Obawiałam się, że będzie więcej o pole dance niż właśnie o samym treningu z ketlami. No i przyznam szczerze, że no pozytywnie, jestem pozytywnie zaskoczona. Jest dużo porad takich technicznych. Podoba mi się również to, że na przykład jest wyjaśnione, na jakie partie naszego ciała działają konkretne ćwiczenia, co one w naszym ciele wzmacniają. No i tutaj również taka historia dla mnie bardzo ważna. Tutaj przeczytam Wam no, urywek, kawałek wstępu. Dlaczego właśnie akurat ta książka, dlaczego ta dyscyplina? No i tu właśnie są wspomnienia Angeli. Jeszcze 5 lat temu miałam problemy z chodzeniem, z siedzeniem, ze staniem i leżeniem. Ból towarzyszył mi od momentu przebudzenia po zapadnięcie w sen. Mam tu również na myśli gwałtowne budzenie się w środku nocy z powodów ostrych skurczów w dolnej części kręgosłupa, które wykręcały całe moje ciało w okrutnych konwulsjach. No i właśnie, to jest też to, że Angelika, zaczynając swoją przygodę z odważnikami kulowymi, tak naprawdę jej zależało, żeby po prostu przywrócić sobie zdrowie, żeby, nie wiem, w wieku powiedzmy tych 30, potem 40, 50, 60, 70 lat, żeby być sprawną osobą. No i wydaje mi się, że to również jest bardzo ważne, bez względu na to, czy właśnie ćwiczysz z odważnikami kulowymi, czy ćwiczysz coś zupełnie innego, no bo często jest taki trend gonienia za sylwetką, za tym, jak będziemy wyglądać. No ale właśnie, kiedy się zastanowimy, jakie znaczenie będzie miało to za 5, 10 czy 15 lat, to może się okazać, że drugorzędne, ponieważ w pogoni za tą sylwetką zrobimy sobie więcej szkód niż pożytku. A tutaj, jeżeli chodzi o tą książkę, macie bardzo dużo konkretów, bardzo dużo technicznych porad, również są uwagi, jak nie ćwiczyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy. No ja się spotkałam z tym, bo być może kojarzycie, jest tak zwana karta multisport, ja jakiś czas temu dostałam od mojego mężczyzny, no i ja swego czasu byłam na różnych treningach, w różnych klubach i dla mnie to, co rozróżnia dobrego instruktora od po prostu instruktora, jest to, czy instruktor zwraca uwagę na to, jak ja ćwiczę. Ponieważ ja uważam, że jestem idealnym przykładem, jeżeli chodzi na przykład o początkujących instruktorów, bo ja zawsze coś przekręcę, ja zawsze coś zrobię źle, mnie zawsze trzeba poprawić. No i właśnie, kiedy byłam u Angeli na treningach, to ona zawsze pokazywała, że słuchaj, to zrób tak. I nie miało znaczenia, czy na sali było powiedzmy, nie wiem, 10 osób, czy 20. Zawsze była ta podzielność uwagi i zawsze ćwiczenia przez kursantów były wykonywane prawidłowo. No jeżeli chodzi o inne kluby, no niestety bywało to różnie. No i ta książka właśnie również taka jest. Ona skupia się na konkretach, na prawidłowym wykonywaniu ćwiczeń. Nawet jeżeli zaczynacie swoją przygodę, wiadomo, lepiej zacząć pod okiem instruktora, lepiej pójść na kurs, ale nawet czytając tego typu książkę, jesteście w stanie wiele z tych ćwiczeń wykonać po prostu poprawnie. One są bardzo konkretnie opisane, no bez użycia jakichś przydługawych sformułowań czy jakichś opisów, których tak naprawdę nikt nie rozumie poza autorem. Tu jest konkret, jest jasno na temat i treściwie. No i chciałabym Wam również przeczytać coś, co jest napisane na końcu książki, właśnie a propos treningu kettlebell.
To powoli raczkująca w naszym kraju dyscyplina, w której drobne kobiety wyciskają nad głowę 1/3 wagi swojego ciała, opakowaną w zimne, twarde żelazo, a mężczyźni wstają z ziemi z obciążeniem przekraczającym 60% ich masy. Wszystko oczywiście robią jedną ręką. No i to jest też fajne, że często się kojarzy, że kiedy kobieta będzie ćwiczyła z odważnikami kulowymi, to zrobi się zaraz olbrzymia. Jakiś czas temu właśnie zaczęłam swoją przygodę właśnie z odważnikami kulowymi. Ja nigdy nie zapomnę tego, jak bardzo zwiększyła się moja siła. Teraz, mimo tego, że no, u mnie to tak różnie bywa i z reguły chodzę mało systematycznie, no to mimo wszystko, kiedy na przykład, nie wiem, niosę baniak 5-kilowy z wodą, ja nie mam z tym problemu. Po prostu ja to chwytam tak jak jakąś, nie wiem, zwykłą litrową, 1,5-litrową butelkę, więc dla mnie jest to fajne, że wzmacnia się ciało. No i również mam wrażenie, że tego typu sporty ćwiczą naszą siłę woli, psychikę. No jestem bardzo ciekawa, co Wy sądzicie o tego typu książkach, takich właśnie bardzo konkretnych, bardzo praktycznych. Czy je lubicie? Czy być może wolicie no zupełnie inny typ książek, a na przykład filmy wolicie oglądać, nie wiem, na przykład na YouTubie, czy wolicie czytać bloga? Koniecznie piszcie na dole, jeżeli czytaliście akurat tą książkę, również podzielcie się swoimi opiniami. Tymczasem ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie, no i oczywiście do usłyszenia w kolejny czwartek. Jeżeli Ci się podobało, zostaw kciuka w górę, no i oczywiście możesz polecić kanał dalej. Cześć!